Klaudia, rekord ten, który opuszczałaś kilka lat temu i ten dzisiejszy, to dwa światy. Tak, zgodzę się. Na pewno obecnie jest większy profesjonalizm i od strony organizacyjnej. Za to odpowiada w dużej mierze klub i pan prezes, który nam umożliwia właśnie takie warunki, jak na przykład gra na głównej płycie, co kiedyś było dla nas nie do pomyślenia. I na pewno rozwój w ogóle kobiecej drużyny, że kiedyś była trzecia, druga liga, teraz jest pierwsza i nawet zaplecze w postaci CLJ-ki. I personalia praktycznie całkiem inne. A tak, zupełnie. To faktycznie jak dwa różne światy. Z tej drużyny, którą pamiętam w sumie jak odchodziłam, została garstka osób, reszta to nowe osoby. No i obecnie pracujemy nad tym, żeby to wszystko zgrać. Kilka słów o dzisiejszym sparingu z częstochowską Skrą. Myślę, że na pewno ten mecz dużo lepiej wyglądał niż sparing z GKS-em Katowice. Gdzieś złapałyśmy troszkę świeżości po okresie przygotowawczym i uważam, że udało nam się lepiej realizować założenia taktyczne niż w poprzednim meczu. Sporo niedokładności jednakowoż. Zgodzę się z tym. No na pewno gdzieś warunki były mniej przyjemne do gry, bo tutaj akurat na czas meczu deszcz spadł. Są niedokładności i na pewno będziemy chciały na tym pracować. Rokowania, prognozy przed sezonem? No tu nie ukrywam, myślę, że cała drużyna jest jednakowej myśli, że będziemy walczyć o awans. Czego serdecznie życzymy, dziękuję. Dziękuję pięknie.